Miałam kilka lat, gdy zaczęłam grać w gry i nie widziałam wtedy w tym żadnej wielkiej filozofii. Jeśli kuzynka wygrała ze mną rundę bijatykę, której nazwy już nie pamiętam, to cieszyłam się widząc jej wybuch radości. Czekajcie, podbiję to trochę, bo to jest nagle bardzo cicho. Nie myślałam o tym, żeby wygooglować poradnik, ale... Radziłam sobie pytając mamę o rady co do wyboru roślinek w Plants vs. Zombies. Przecież nie wszystko musiałam umieć. Ale kiedy włączyłam swojego pierwszego MMORPGa, dowiedziałam się, jaka będzie moja rola między innymi graczami. Można powiedzieć, że tamtego dnia stałam się sama dla siebie chronicznie najsłabszym ogniwem. Teraz już nie będzie teoria różowego miecza, bo mam białe włosy. A, okej. Okay. Masz różowe gumki do włosów na całym. Tak, tak, no drabię. Nie wiem, czy ci to mówiłam, ale moim pierwszym MMORPGiem był Metin. Mhm. I w sumie zostałam na niego zaciągnięta w bardzo przypadkowy sposób, bo... Grałam w Movistar Planet. Czyli mówimy o określeniu roku, tam Metin to jest coś w stylu, że masz tam 9 lat. Zaciągnęła mnie ekipa poznana w internecie na tej stronie. I faktycznie problem był taki, że to były osoby starsze ode mnie. Osoby jakkolwiek bardziej doświadczone z grami sieciowymi. Więc troszeczkę siłą rzeczy, nawet jeśli były osoby, z którymi zaczynałam równocześnie, to bardzo odstawałam. Dlatego, że po prostu ja nawet nie rozumiałam do końca, jak niektóre rzeczy działają. Nie rozumiałam, że ja nie mogę pójść w to, co zupełnie mi się podoba, jeśli na przykład chodzi o skille, tylko wiesz, że ja robię to, co mi się podoba, a bo to się fajnie świeci. I przez to ja bardzo zostawałam w tyle. Jezus, o Jezus, to jakby mnie się przypomina, jak się kurwa triggerowałem na ludzi, którzy mówią, it's just a game, bro. Ja mam takie, kurwa, gramy o złotego kutasa, oczywiście, że to nie jest tylko gra, co ty pierdolisz, ty kurwa w jebanym przegrywie, ty. A potem przestałem grać w Dotę. I ja to widziałam mimo wszystko. Dopiero po pewnym czasie zaczęło mi to przeszkadzać. I właśnie widać było, że ich trochę męczy, że muszą mnie niańczyć na swój sposób, ale ostatecznie jakoś ten ekosystem działał. Do pewnego momentu. Była taka scena. I ta scena naprawdę mnie goniła po nocach przez wiele lat. Ja wiem, co nadchodzi. A była taka scena, w której ruszaliśmy na jakąś wyprawę. To brzmi dramatycznie, ale nie wiem, czy szliśmy na spota, czy gdzieś szliśmy całą gildią, do której dołączyliśmy. I tam właśnie na początku cała chmara ludzi jedzie na tych wierzchowcach, tam jakby te lepsze wierzchowce to były jakieś, nie wiem, czy tygrysy, lwy. Oni na początku, dobra, i pojechali wszyscy. Potem za nimi, dobra, parę osób na koniach. Konie to tam już były bardziej powszechne, ale nawet tego nie miałam. No i jedzie jakby jeszcze jakaś od nas dziewczyna na koniu, znika za horyzontem i przede mną biegła tylko jakaś... Gdzie mam tego złotego kutasa? Nekuro, kurwa, wyobraź sobie dźwigać wszędzie ze sobą złotego kutasa. No w pewnym momencie musiałem go gdzieś zostawić, no. W lombardzie na przykład. Bo nie miałem na czynsz. Jakaś jedna ninja, która miała trochę szybsze buty. I ja też byłam ninją, ale o wiele gorszą. I był taki moment, w którym, ty wiesz chyba w takim razie, co opowiadam, ale był taki moment, w którym znikają mi za horyzontem ci ludzie na wierzchowcach. Po chwili znika mi ostatnia dziewczyna na koniu. Aż wreszcie nie potrafiłam dogonić nawet tej ninja z butami lepszymi. To był moment, w którym po prostu ja puściłam myszkę. Już nawet nie próbowałam na ślepo ich gonić, gdzieś tam iść w tę stronę, tylko po prostu puściłam myszkę i się rozpłakałam. Mogłam się oszukiwać do tej pory, że jest okej, ale to był taki bardzo wyraźny znak, że nie dam rady. Że ta różnica między mną a całą resztą tej drużyny, gildii, zaczyna się stawać przepaścią. I to było coś, co bardzo mocno zapadło mi w pamięć na mega długie lata. W sumie nawet jakby po dziś dzień. Ale no to niestety zdefiniowało trochę to, jakim graczem się stałam. Nikt poza moją rodziną nie wiedział, że gram gry. No właściwie to jeden kumpel z podstawówki powiedział mi kiedyś, że nie pamięta, żebym do trzeciej klasy robiła coś innego niż siedzenie w kącie i mamrotanie do siebie z lalkami albo bakuganami w rękach. Chociaż wydaje mi się, że to akurat lekko przerysowane wspomnienie. Pamiętałam, co stało się ostatnim razem, gdy postanowiłam grać z kimś, ale problem był taki, że gry dla wielu graczy często podobały mi się o wiele bardziej. Wbrew stwarzanym przypadkowo pozorom traciłam energię w samotności, więc w głębi duszy tylko czekałam na wystarczająco dobry pretekst, żeby wtrącić się do rozmów o grach wśród męskiej części mojej klasy. Miałam jednego kumpla o imieniu Bartek, którego z perspektywy czasu chyba najlepiej mogę określić jako wzorowego przyjaciela z dzieciństwa, bo mieszkał niedaleko i był chyba jedynym znajomym z tamtych czasów, który choćby cały świat kierował się przeciwko mnie, miał kompletnie wywalone i zawsze ze mną rozmawiał, czy grał w Minecrafta. W pewnym momencie stał się moją przepustką do dołączenia do rozmowy, w której padło imię postaci z gry, której od jakiegoś czasu miałam zamiar dać szansę, postaci z Lola. Od tamtego momentu zaczęły zacieśniać się więzi między mną a coraz to większą ilością kolegów i garści koleżanek, ale nie każdy okazał się być takim dobrym ziomem jak Bartek. Nie każdy z czystej złośliwości, ale wiecie, po prostu dzieci nie zawsze mają w sobie zbyt dużo empatii. Z jakiegoś powodu część moich kolegów bardzo dobrze się bawiła, żerując na moim braku umiejętności. W sensie, to brzmi jak dobra zabawa. Mhm. Tak, nie wiem, czy na braku umiejętności, w sensie teoretycznie na tym, że się dopiero uczyłam. I wiesz, teraz to trochę rozumiem, bo jak potem się dowiedziałam, część z tych kolegów była graczami jakby najniższych rank ówczesnych. Okay. I mam po prostu wrażenie, że
to był dobry moment, żeby trochę sobie ego podbić. Tak, projektować swoje jakieś. Tak, nie mówię, że w każdym przypadku, bo potem niektórzy byli lepsi ode mnie, ale na pewno dla niektórych to był jakiś motyw, ale właśnie taką rzeczą, którą robili masowo, nieważne czy byli gorsi, czy obiektywnie lepsi potem i tak dalej, to było sprawdzenie mojej historii gier. Właśnie zwłaszcza w LoLu. I to było mega ciekawe, bo ci pierwsi, właśnie ci z tych niższych rank, to nawet przy mnie po prostu otwierali te historie gier i się śmiali między sobą, jakby mnie tam nie było. Okej, okay. Jakby ja z, nie wiem, 10 poziomem tak siedzę i okej, okay, fajnie. Aż tak mnie to wtedy nie dotykało, to... To jest dla mnie o tyle ciekawe, że zawsze jest coś, do czego się można dopierdolić, nie? Jeżeli czujecie bardzo dużą motywację do tego, żeby się dopierdolić do innej osoby, to zawsze znajdziecie sposób, żeby wbić jej szpilę. I to jest trochę niesamowite. Nie mówię, że to że nierealne, ale po prostu poziomy, na jakie potrafimy się wspinać, żeby to, znaleźć tą szpilkę do wbicia, są kurwa niesamowite, nie? I zobaczcie, to można też bardzo pięknie opisać z perspektywy analizy klasowej. Żyjemy w systemie, w którym taką łatwo przyswajalną myślą jest to, że lepiej jest się dojebać do osoby, która należy do waszej klasy, ale wypada gorzej od was i podbić swoją pozycję w oparciu o tą osobę, niż myśleć gorzej o ludziach, którzy wypadają od was lepiej i gnoją was, nie? Takie, wiecie, 101 analizy klasowej dla dzieci, nie? Uświadomiłam sobie potem, jak niesamowicie to na mnie wpłynęło. Dlatego, że ja zaczęłam grać cholernie defensywnie. Bo... Żeby nie zepsuć sobie statystyk. Dla mnie było po prostu ważniejsze, żeby nie mieć za bardzo śmierci. Żadnych. Znaczy, no nie żadnych, ale żeby mieć jak najmniej. Ja mogę nic nie robić w tej grze, byleby na końcu w mojej historii gier było jak najczyściej. Bo po prostu, żeby na pierwszy rzut oka oni jakby nie mieli powodu, żeby się przyczepiać do mnie. Była też taka zabawa, że chodziło się ze mną jeden na jeden, kiedy ja się dopiero uczyłam grać. To było tylko takie odstrzeliwanie mnie w kółko, powiedzmy. I teoretycznie po latach, kiedy ja się faktycznie nauczyłam już na spokojnie grać, ja część tych kolegów potem brałam na jeden na jeden. I ja w serii na przykład 5 razy rozwaliłam tego samego, ale to wcale nie było fajne uczucie do końca, wiesz? Nie czułam jakiejś takiej satysfakcji ani niczego, tylko było mi przykro, że nieważne, czy ta osoba była obiektywnie dobrym graczem, czy nie, to miało na mnie taki wpływ, że ja nie było się czym przejmować. Zawsze mnie kurwa bawiło to, jak w tych wszystkich grach sieciowych przychodził jakiś typ, który był bardzo sfrustrowany tym, że on, wiecie, gra w grze 5-5 i on jest takim, kurwa, super dobrym klikaczem, zabijaczem przeciwników, ale za chuja nie potrafi przegrywać ze swoją drużyną i to on robi awanturę całej reszcie drużyny na zasadzie: ale wy jesteście chujowi, zobaczcie, jak ja mam potężnego penisa, wy jesteście tacy chujowi! I ten sam koleś, jakby jedynym sposobem na udowodnienie swojej wartości to jest: one v one mi, bro, ja ci pokażę, bro! A odpowiedzią na to często jest: dzięki, ale ja nie potrzebuję, żebyś mi coś pokazywał, nie? W sensie, sorry, bro, ale nie ekscytuje mnie aż tak bardzo problem, który ewidentnie przeżywasz, żeby coś ci udowadniać, ty. Najeżdżałam na siebie, że jestem beznadziejna, mimo że nie było żadnego powodu do tego. No, do mnie nigdy nie dociera chyba do końca to, jak pojebane to jest. No wiesz, to jest taka sytuacja, że dzisiaj byś powiedziała: okej, ale nikt nie pytał. Ale jesteś dzieciakiem i nagle jesteś pod takim ostrzałem ciągłym. Nie wiadomo w sumie dlaczego, nie? Ale wszyscy ci próbują udowodnić, że nie jesteś wystarczająca. No to nie dziwne, że potem to z sobą zostaje. Tak, właśnie ciekawe jest, że nawet wiesz, niby się z tym ludzie nie kryli, ale z drugiej strony potem, wiesz, na boku do mnie przychodzili i jeden na drugiego nadawał, że wiesz, a może wydaje ci się, że ten nigdy tak nie powiedział, ale ten też się śmiał w swojej historii gier, tylko że z nami za plecami. I ja mam takie: nie macie własnego życia tak z perspektywy czasu, nie? Ale cholernie to na mnie wpłynęło wtedy. Sadge. It'd be like that. It'd be like that. Sadge materia. No!
Siłą rzeczy, ze względu na swoje zainteresowania i sposób spędzania wolnego czasu, w pewnym momencie zaczęłam znowu zaprzyjaźniać się z ludźmi w internecie. Dedeczki! Dedeczki z łosą! Wśród dość małej społeczności, która była pozostałością po upadłej grze przeglądarkowej, pewnego dnia znalazła się grupka osób, które chciały pograć w MMORPG. Pojawiały się różne gry, m.in. Nostale, ale w moim sercu na stałe został Ion, który wtedy nie był jeszcze zbyt daleko od czasów swojej świetności. Różne osoby próbowały, ale ostatecznie wkręciłam się ja i nieco starsza ode mnie dziewczyna, która była chyba jedną z pierwszych osób, które kiedykolwiek nazwałam przyjacielem. Miałam wtedy chyba 11 lat. Nie byłam już aż tak oporna, jeśli chodzi o rozumienie mechaniki gry, jak za czasów Metina, ale znalazłam inny sposób, żeby podstawić sobie nogę w progresowaniu, a mianowicie odkryłam sobie zamiłowanie do czegoś, co teraz w uproszczeniu nazywam roleplayowym stylem gry. Zamiast robić questy, często zatrzymywałam się tylko po to, żeby poprzechadzać się powoli ulicami podniebnych miast, albo zachwycić się widokiem gór. W poprzedniej teorii różowego miecza opowiadam... Oj, ja totalnie nie... To jest jedna z tych rzeczy, które... Ja nie umiem, nie? W sensie... I jak ludzie mówili mi na przykład, że oni się w tym, w Wiedźminie lubili patrzeć na widoczki, ja mówię... Co? W sensie mam stać i się nudzić, żeby na widoczki patrzeć? Ło kurwa! Chyba rozumiem cię jeszcze mniej niż tych ludzi, co skipują cutscenki. Dam wam o Jasmin, moim strzelcu w sukience i kapeluszu. Ona nie była cichą dziewczynką z tyłu klasy, tylko podróżniczką, która żyła pełnią życia. Prawdziwy świat dookoła mnie bywał bardzo szary i samotny. Czytałam tyle książek w tamtym czasie, że pewnie bym się załamała, porównując je do rzeczywistości, ale nie musiałam, bo gry pozwalały mi przeżywać przygody, które normalnie nie byłyby możliwe. Dlatego chociaż grałam w Iona wtedy długie miesiące, a może nawet rok czy dwa, prawie bez przerw, to moja postać nigdy nie osiągnęła maksymalnego poziomu. Traciłam całe godziny na próbach wychodzenia na wyprawy poza mapę, robieniu zdjęć, czy nawet rozpościeraniu skrzydeł i lataniu sobie w kółko. I tym sposobem, mimo tego, że w sumie zaczynałyśmy razem, to moja Ionowa przyjaciółka bardzo szybko mnie przegoniła w progresie, właściwie permanentnie stając się moim mentorem, a nie równym duo. Towarzyszyła mi w wielu przygodach, ale z perspektywy czasu wiem, że chciała też po prostu grać w grę. Pewnie męczyła ją moja ówczesna niechęć do questów, nieumiejętne dobieranie ekwipunku i instancje przerywane nagle dlatego, że mama kazała mi wyłączać komputer i iść spać. Ona już dawno powinna była być topowym graczem i wiem, że ją opóźniałam. I nawet gdy chciałam przestać, to nie wiedziałam nawet jak grać, żeby dorównać jej kroku. Nie mogłam być z nią nawet w tej samej gildii, chociaż nie było tego złego, bo znalazłam taką, która akceptowała mnie i traktowała trochę jak swoją maskotkę. Ale gdy minęło trochę czasu, a ja nabrałam większego doświadczenia i zaczęłam doceniać zwykłe questy i grind, czułam, że to jest ten moment. Wydawało mi się, że jestem na siłach, żeby ją dogonić. Dopiero po dłuższej chwili dowiedziałam się, że tak naprawdę nie miałam po co wracać. W ogóle, czaisz, że ja mam Iona na płycie? Iona na płycie? No. Ja będę musiała teraz podejść, bo no. Mi kuleje. Wiem, przepraszam. Nie, że chodzi. Normalnie mam Iona na płycie. Odkupiłam go od koleżanki w podstawówce, w gimnazjum. Jak tej premki do Iona, powiedzmy, i pet, dzięki temu, że masz to na płycie. Fajnie, że mieć grę na płycie z napisem free to play. No wiem, ale ja lubię mieć rzeczy na półce, więc no. Dla mnie to było stąd. Poza tym ten kod był niewykorzystany, więc wiesz. Moja przygoda z Ionem była bardzo długa i moment, w którym faktycznie zebrałam w sobie siły na to, żeby... Okej, przylevelować moją postać. Chciałam już faktycznie wbić ten najwyższy możliwy level wtedy i zaimponować tej mojej przyjaciółce z Iona, że hej, będziemy już mogły grać normalnie razem i teraz się do tego przykładam i w ogóle jestem bardziej ogarnięta, bo to było chyba po jakiejś takiej przerwie małej, którą miałyśmy. Bardzo szybko ten pomysł spalił na panewce, dlatego że się okazało, że w trakcie tej przerwy, którą miałyśmy, ona za dramatycznie zabrzmi, znalazła sobie inną przyjaciółkę od Iona. Nie no, ale chodziło o to, że faktycznie nie wiem, czy poznała jakąś dziewczynę na Ionie. Strikę, taką bardziej typu gracz topowy, a przynajmniej endgame'owy. Ja nie miałam w ogóle nic przeciwko niej, bo miałam jak, o fajnie, nowa koleżanka, dobra, gramy. Ale miałam Aska wtedy i tam wiadomo, jak to na Asku można było zadawać anonimowe pytania. I ja pamiętam, że w opisie wtedy na Asku, poza tym, że byłam trochę edgy, młodym nastolatkiem, to miałam w opisie powinienne jakieś gry, którymi się interesowałam albo w które lubiłam grać. I przyszła nagle jakaś osoba, w ogóle nie byłam w stanie stwierdzić skąd i kto i dlaczego. I zaczęła mnie z tego rozliczać. A wiadomo, to była dziewczyna, w sensie jakby nie kryła tego. I pytała mnie o każdą grę po kolei. Pytała mnie czy, jakby o różne klasyki. Już nie pamiętam o jakie konkretnie, w sensie czy to nie było coś w stylu grałaś w Gothica czy coś takiego. A ty grałaś w ogóle w GTA? Jaką masz dywizję w LoLu? I jaki masz poziom tam? Jaki masz poziom tam? I po prostu robiła mi wywiad. Ja głupia, 12 czy nie wiem iluletnia dziewczynka odpowiadała jej na każdą z tych rzeczy. I ona wjechała do mnie jakby z informacją, że jesteś fejkowym gamerem, że ja nie mam prawa nazywać się graczem, że to jest na pokaz, bo jakby... O kurwa! To już są poziomy ego, które wybijają po prostu skalę. Jesus Christ! No ja właśnie przez to środka ja nie dokończyłem praja i teraz się boję, że będę musiał go przejść jeszcze raz. Bo, w sensie od początku, bo z jednej strony go nie dokończyłem, a z drugiej strony się tak porozrzucałem, że żeby go skończyć, to nie wiem, czy nie lepiej będzie zacząć od nowa.
Przy czym z Prey'em jest jedna bardzo ciekawa rzecz, której się dowiedziałem gdzieś tam z jakiegoś walkthrough, że jest jedna rzecz, która zachęca do... To tak, taki off-top troszeczkę dla osób, które grały w Prey'a i które mogą się zainteresować. W Prey'u jest tak, że opłaca się pośpieszyć z jedną rzeczą, ponieważ ten głos, który do nas mówi, w pewnym momencie zostaje zamordowany, jeżeli do niego nie dotrzemy odpowiednio szybko. I zastąpiony przez kogoś innego. I temu można zapobiec, tylko... No. Ja też myślałem, że jak nie będę używać mocy, to dostanę jakiś achievement, a potem się okazało, że kurwa nie ma. Jestem za słaba na to. Basically takie było przesłanie, że mi idzie w te gry za słabo, ja ich nie ogarniam, aż mi się głos zaczął ciąć, wiesz, wszystko poddała w wątpliwość, nie? A gry ja już wtedy wiedziałam, że były najważniejszą rzeczą w moim życiu, nie? I to mnie tak zdmuchnęło, kto miałby mi tak robić i dlaczego? Chwilę później dowiedziałam się, to była ta dziewczyna, z którą się zaprzyjaźniła, tamta moja wcześniejsza przyjaciółka Sayona. I po prostu, że one tak sobie gadały o mnie i pewnie wyszedł temat tego, jak bardzo ja zawsze byłam do tyłu za tą przyjaciółką i tak dalej. I myślę, że z tego tej dziewczynie się zrobił taki obraz, że ja tak nie wygram, a tak naprawdę nie gram tak, jak się powinno. I po prostu faktycznie ta przyjaciółka mi przyznała, że tak, to była ta dziewczyna, ta jej nowa kumpela po prostu poszła mnie, wiesz, tak, bo wyjaśnię. Ja, okej, teraz już wiem, że miałam po prostu inny playstyle i byłam też niecierpliwa jako dziecko mniejsze, ale wtedy, wiesz, no hard feelings no tak, do tej dziewczyny, bo to już dużo czasu minęło i też wyjaśniłyśmy to sobie po latach, ale wtedy, au. No, ktoś przychodzi i ci jakby próbuje skasować to. Aha, kurwa, przykre w opór, nie? Jesus. Ja w ogóle mam wrażenie, że ta seria jest trochę tego, to jest trochę seria pod tytułem przykrości, jakich doświadczyłam w grach, ale absolutnie nie mam jej tego za złe, nie? W sensie to, że mówię w ten sposób, nie znaczy, że to nie jest valid, tylko to jest taki kurwa trochę przegląd traum, których niepokojąco dużo graczy może doświadczyć. I to nie ta przyjaciółka, tylko ta dziewczyna, której ja nawet nie znałam. Człowiek ma takie, po co? No. Po tamtym czasie nie byłam w stanie już grać w Fajona. I to było tak cholernie smutne, bo naprawdę kocham tę grę do dzisiaj. I uważam, że miała swoje niesamowite czasy świetności. No jakby już dużo czasu minęło, ale ała moje serce, nie? Po dziś dzień. To była taka sytuacja, która nawet nie miała żadnego podłoża. Po prostu nagle na mnie spadła z nieba i dostało mi się. No. Długo zbierałam się po wszystkich poprzednich doświadczeniach z graniem z ludźmi. Kiedy tylko miałam okazję pokazać, że coś potrafię, gdy, nie wiem, grałam na kogoś znajomego lub patrzono na widok z mojej perspektywy, to zupełnie głupiałam. Uderzałam twarzą w ziemię na jeden w Overwatchu, wypadałam z zakrętu w wyścigach, gdy ktoś na mnie patrzył, totalny chaos. I dopiero w którymś momencie dopuściłam do siebie przyjaciółkę, o której... Ej, ale skumajcie, poczekaj, bo widzę, że na czacie, że o Jezu, gatekeeping to taki rak, ale skumajcie to, że z dużym prawdopodobieństwem dziewczyna, która przyszła do niej z takimi pretensjami, żeby jej powiedzieć, że... bo ty nie jesteś prawdziwą gamerką, czy kurwa, cokolwiek tam nie powiedziała. To jest dziewczyna, która sama tego doświadczyła. Która po prostu jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ona tak długo musiała jakby udowadniać, że nie jest koniem, że jakby sama przejęła tę rolę tej osoby, która jest strażniczką czystości i kontrolerką czystości kolejnych osób, nie? Bo ten mechanizm bardzo często tak działa. Że jak już, wiecie, dopuszczą was do tego, żeby w czymś partycypować, jak już kurwa wreszcie po ciężkich próbach udowodnicie, że jesteście godni, godne, to potem wy zaczynacie robić kurwa dokładnie to samo kolejnym osobom. Swego czasu pisałam w poście na Instagramie. Nie potrafiła rozmawiać, nie mogła mnie przytulić, nie była nawet prawdziwa, ale to Ari była powodem, dla którego udało mi się w końcu podnieść z kolan. Gdy zaczynałam grać w LoL'a, zrobiłam bardzo ludzką rzecz i przejrzałam sklep w poszukiwaniu postaci, która najbardziej spodoba mi się wizualnie. Znalazłam ją natychmiast, lisica o 9 ogonach, zapamiętam. Zbierałam na Ari od swojej pierwszej gry, a gdy wreszcie mogłam ją kupić, trafiła mi się promocja zachęcająca do zdobycia pierwszego skina. I wtedy jeden z moich kumpli wpadł w panikę. Nie, to jest zły pomysł, Ari jest za trudna. Wtedy nie przeszło mi przez myśl, że może nie powinnam sugerować się zdaniem osoby z najniższą możliwą rangą w grze. Oczywiście bez urazy, ale no, wiecie, nie jest to najlepszy materiał na nauczyciela. No ale wtedy pomyślałam, okej, gra dłużej ode mnie, no dobrze.
Kumpel kazał mi sprzedać zarówno skina, jak i samą AI i sugerował, że lepiej mi będzie na supporcie, a jak już chcę coś atakującego, to poleci mi coś łatwiejszego. Od tamtej pory spędzałam długie miesiące na roli wspierającej i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że nie był to mój pierwszy wybór. Co prawda byłam tam chwalona i miło było czuć się przydatnym, ale co jakiś czas sugerowałam, że może spróbowałabym pójść gdzieś indziej. I może nie odmawiano mi prosto w twarz, ale wiecie, nawet dla 12-latki niezręczne w odpowiedzi na takie pytanie jest dość wymowne. Ale mijały kolejne miesiące i lata, ja zdążyłam poznać więcej ludzi, a wśród nich wielu takich... Dla mnie to jest kurwa niesamowite, że ktoś opowiada swoją historię w LOL-u jako 12-latka, nie? Ja podejrzewam, że mogę być tutaj wyjątkiem, ale mój mózg się kurwa gotuje, jak myślę o tym, że ktoś, kto jest dorosły, tak? Mógł mieć 12 lat podczas istnienia LOL-a, nie? Którzy okazali się zupełnie obojętni na to, gdzie idę, kim i jak mi to wychodzi. Więc w końcu nadszedł moment, w którym powiedziałam sobie, co ja do jasnej cholery robię ze swoim życiem i po prostu wypchnęłam się na minę z dawno upragnioną Ari. Może nigdy nie opanowałam mistrzowsko grania nią, może są postacie, do których mam lepszą rękę, ale to dwa niej znalazłam w sobie odwagę, żeby zagrać tak, jak miałam ochotę, a nie tak, jak było bezpiecznie. O, jest moja przyjaciółka Ari. Mam cię kojarzyć z poprzedniego odcinka. Tak, była w poprzednim odcinku. Prezent, który sobie kupiłam z pieniędzy dostanych w prezencie na 18. Ale tak, to jest moja przyjaciółka Ari i nie wyobrażałam sobie nie mieć tej figurki, bo jest dla mnie niesamowicie duże jej zawdzięczam. W sensie wiem, że tak naprawdę to była moja własna droga, ale uważam, że to, że miałam jakby do czego dążyć, że miałam jakiś taki symbol tej walki, to mi bardzo dużo dało. A w sumie to jest śmieszne, bo tyle, o ile Ari stała się moim symbolem wyzwolenia od ciągłego grania supportami albo grania bardzo defensywnie, to znowu był z nią problem. Bo jest, wiesz, całe grono na przykład postaci w LoLu, które są uważane za typowe postacie dla dziewczyn, że jak już jakaś nie gra supportem, to na pewno gra jedną z tych. I guess, że ze względu na estetykę, jakby niektórzy pod to podpinają, że ze względu na łatwość, ale Imon nie zgadza się to z częścią tych postaci. Ari jest jednym z nich, no to już wywalone, bo ja nawet nie rozumiem, dlaczego to ma być insult. W sensie to już nic nie zmienia, to już autentycznie nic nie zmienia. Bo ja w ogóle chciałam ją początkowo kupić ze względu na estetykę i ja jakby się z tym nie kryję, bo mnie cieszy bardzo. Nie, także na to już wywalone. To jest moja przyjaciółka, która mi pomogła bardzo w wielu ciężkich gamingowych momentach. Więc cieszę się, że ją mam. Wpływ Ari nie skończył się tylko na LoLu. Gdy zaczęła się pandemia, a ja utknęłam na Discordzie z ówczesną grupą kumpli, któryś z nich zaproponował, żebyśmy zaczęli grać w Rainbow Six Siege. No cóż, grałam wcześniej odrobinę w sieciowe FPS-y, ale głównie hero shootery i... Coś mi się nie zgadza z tym interfejsem. Ja kurwa dużo grałem w Siege'a, ale... To jest albo przed, albo po moich czasach interfejs, bo on się kurwa zmieniał z tego, co pamiętam. Coś mi się w tej dolnej części interfejsu nie zgadza. Wyścig zbrojeń w CS-ie. Strzelanie w moich oczach wymagało faktycznych umiejętności, refleksu, ogarnięcia, więc oczywistym wydawało mi się, że nie powinnam nawet dotykać takich gier, bo po prostu nie mogę być w nie dobra i koniec. Chyba po moich czasach, bo patrzę na postaci i wydaje mi się, że pewne rzeczy wyglądały inaczej po prostu. Takie życie. Co najwyżej jakieś PlayerUnknown's Battlegrounds sobie mogę odpalić, bo tam da się coś zrobić samym kryciem po kątach. Ale czułam się komfortowo w tamtej grupie znajomych, więc nie wszedł mi za duży overthinking i po prostu powiedziałam, dobra, no to gramy. I światopogląd wywrócił mi się wtedy do góry nogami, bo wcale nie było tak źle. Nie byłam wybitnym nowicjuszem, ale miałam swoje momenty, całkiem niezłe wyczucie sytuacji i przytuliłam parę MVP. Naprawdę było okej, okay, ale przyzwyczajona do tego, że ma być totalnie nie okej, okay, zasypywałam samą siebie autodisami i zrzucałam każde co lepsze zagranie na farta. Aż w końcu przyszedł moment, który przestawił coś w moim mózgu. Prawie na samym początku rundy zostałam sama, 1-5. Reszta grupy zdążyła machnąć ręką. Padło jakieś, dobra, sorry Julka, wywal się i go next. Ale nagle mój obecny chłopak, a wtedy jeszcze po prostu jeden z kumpli, warknął na nich, zamknijcie się, ona to zrobi. Myślę, że miałam wtedy minę jak zdziwiony Pikachu, ale byłam zbyt skupiona, żeby się zdezorientować, a oni faktycznie się zamknęli. Nie czułam nawet na sobie presji tego, że cała czwórka patrzy albo na kamerę, albo na moje ręce. Skradałam się trochę jak w transie, nasłuchując tylko kroków i pojedynczych info od osoby, która ich uciszyła. Jeden leży, drugi, trzeci, czwarty. W pewnym momencie wychodzę przez okno i słyszę tylko, będzie po lewej, piąty. A wraz ze strzałem i dźwiękiem wygranej rundy rozlega się dzika euforia na czacie głosowym. To był tylko klacz i tylko ace. Zdarzają się przecież co chwilę graczem FPS-ów. Każdy się chwilę poekscytuje i po chwili zapomina o sprawie. Chuja, jak... Jesus! Kiedy ja miałem... Ja przez całego... Przez całe moje granie w Siege'a to ja miałem kurwa raz asa chyba? I koniec? Mega propsy dla dziewczyny, kurde! Ale mi napłynęły łzy do oczu ze wzruszenia. Powiedziano mi, no mówiłem, ty naprawdę skillowo grasz bardzo fajnie, po prostu brakuje ci doświadczenia. Wtedy zrozumiałam, że się pomyliłam. Nigdy nie jest chronicznie kiepski w gry. Wiecie, jak się jarałem, jak zrobiłem, kurwa, tego... Ultra Killa
W tym, w docie? Jak kurwa grałem Phantom Lancerem i zrobiłem jakiś taki gruby rozpierdol? Jesus! Dziewczyna się zdecydowanie nie docenia. Jest w ogóle milion stylów gry, lepszych i słabszych stron. Ja po prostu założyłam, że jeśli mam chociaż jedną słabszą stronę, to nie jestem nic warta. I przez to przez całe lata nie miałam okazji dowiedzieć się, jakie są te lepsze. Nie, nie wiem. No dobra, dobra. Masz puzzle PlayStation, wymień 17 ekskluzywów na PlayStation, albo nie jesteś prawdziwym graczem. A wiesz, że teraz to już jest trudne? Bo jakby tyle tych ekskluzywów wychodzi na PC, to, że teraz to już bym się bała podjąć wymieniania ich bez hitu. W każdym razie w sumie jest naprawdę dużo, dużo lepiej i od czasów tej całej akcji z Ari, i od czasów Rainbowa i wszystkiego, ale to nie poszło od razu, nie? W sensie, okej, to trochę przypominało taki nagły moment. Poczekajcie, jakby aż sobie sprawdzę. Ja się kurwa jarałem, jak zrobiłem swojego trzeciego rampedża w życiu, nie? To były jeszcze czasy, gdzie wydawało mi się, że anonser z Ricka i Mortiego nie jest cringe'owy. W miarę niedawno? Ja przestałem chyba w 2017 grać w tego? W Dotę? Jakoś tak. To jest 5 lat. 6 lat, no. Wiecie, ja się kurwa jak gram w te giereczki, to jaram się jakimiś takimi strasznymi wiecie, mikro zagraniami, które o Boże, jaki jestem potężny ze mnie gracz! A on mówi, asa wykręciłam. Nie? W sensie wiecie, zagranie, z którego real jest zadowolony versus zagranie, gdzie ona mówi, no ja nie wierzyłam, że może mi się udać, nie? Real potężny zabił 3 osoby, nie? Nie, no to był Overwatch. To są wideo, które ja wrzuciłem na ten kanał kurwa 6 lat temu, nie? Albo mam, kurwa, wideo, gdzie jaram się tym, że dosłownie wskoczył mi przed lufę podczas grania wdową Lucio, nie? I po prostu zaliczyłem heada, bo Lucio przeleciał mi przez ekran. Nie, 6 lat temu założyłem kanał, żeby powrócić sobie parę klipów, żeby się dobrze z tym poczuć, nie? Ale te wideo mają... Żadne z tych wideo nie ma 100 wyświetleń, nie? No, to idziemy dalej. Siedzi ten mit założycielski? No właśnie mówię, że gówniany, nie?
oświecenia. Szczególnie zapadły mi w pamięć takie momenty, jak raz grałam w Derta któregoś ze znajomymi. Ja w ogóle w ściganki grałam jeszcze mniej niż w FPS-y, w sensie jako dziecko. Lubię, ale nigdy nie byłam w to dobra i nigdy też nie czułam takiego zapotrzebowania, bo byłam jakby fantasy enjoyer. No i problem był taki, że no to jeszcze dość zabawnie mi szło, zwłaszcza jak na początku zaczęliśmy jeździć. No i niestety był taki moment, gdzie miałam słabszy dzień i już tak totalnie budowało się we mnie jakieś takie napięcie od jakiegoś czasu, ale zaciskałam zęby. Mówię, haha, hihi, tak, Julka znowu wjechała w środek ściany. Nie wiem, graliśmy jakąś minigierkę w tym Dercie. I ja już byłam tak blisko faktycznie czegoś jakby lowki dającego, nie wiem czy zwycięstwo, ale na pewno jakieś chwilowe chociaż zwycięstwo w tej minigrze. I dosłownie tak dobrze jechałam i na ostatniej prostej, wiesz, jakoś nie poślizgnęłam, czy nie wiem co zrobiłam. I ja jestem człowiekiem, który nie rage'uje się przy grach raczej. I w tamtym momencie nie walnęłam klawiaturą, ale tak jakby puściłam ją gwałtownie i taką wiązankę wystrzeliłam. Ci moi koledzy, którzy wtedy ze mną grali, siedzieli jak takie zdziwione Pikachu, nie? I o tyle, ile to jest śmieszne do przypominania sobie. No było to ciężkie w tamtym momencie, bo ja też, wiesz, nie chciałam, żeby ludzie mieli wrażenie, że ja... Swoją drogą muszę wam powiedzieć, że to jest niesamowite, jak dużo kalek językowych ta dziewczyna robi. I jak bardzo widać, że ona siedzi w tej kulturze gamingu, nie? Bo to są takie rzeczy, na które się człowiek robi z czasem wyczulony. I tego jest bardzo... Ona po prostu... Sformułowania, które są bezpośrednio skopiowane z angielskiego, raz za razem się potykają. I mówię, ja zawsze jako lingwista powtarzam to, że ludzie, którzy uważają, że istniał kurwa jedna wersja, że jest jedna dobra wersja języka i wszyscy, którzy nie potrafią z niej korzystać, ją psują, mogą wyjść, nie? Ale jednocześnie uroczo jest słyszeć, jak ktoś robi po prostu tyle kalek językowych. Ja jestem delikatna jak płatek śniegu i nie można mi nic powiedzieć, nie można się ze mnie zaśmiać, bo zrobi mi się przykro. Był taki moment, że specjalnie zrobili lepszą drużynę na gorszą dla jakiejś tam bliżej nieokreślonej beki i po prostu tak mnie zgnoili i wszyscy się tak dobrze bawili, a ja myślałam, że zaraz rozpadnę się w piasek, nie? Problem mój początkowy z tym taki był, że ludzie to robili trochę toksycznie. Oni nie mieli nic złego na myśli, oni mi nie chcieli pokazać, że jestem gorsza, ale ja potem, jak dużo później, dowiedziałam się, że tak jak lubiłam sobie żartować z memów o PTSD, to że ja, wiesz, faktycznie dopiero po latach, to nabrało dla mnie sensu, że co z tego, że ci ludzie nie mają złych intencji, po prostu samo to wspomnienie przywołuje wszystkie uczucia, które kiedykolwiek miałam na ten temat. Nieważne, że ktoś jest serdeczny dla ciebie, a po prostu się zaśmiał, ale czasem jest jakieś jedno słowo trigger, które... I w sumie też tak miałam z supportami trochę, z postaciami wspierającymi w grach. Bardzo wspierałam zawsze osoby, które grają na supporcie i nawet na swoim starym kanale. Jak miałam 14 lat, to robiłam taki swój pierwszy film poważny, analityczny, że robiłam wywiady z różnymi dziewczynami, które grają na różnych grupkach i robiłam film o tym, dlaczego kobiety grają na supporcie, jak się tak się to nazwało. I to swoją drogą było jakieś uzupełnienie twojego materiału z TV gry. I w ogóle to było to, jak ja się dostałam do TV gry, bo złapaliśmy kontekst przez to, ale to już off top. Myślę, że ja złapałam kontekst. Mega pozytywne, nie? To jest fajne podejście. To jest coś, za co dziewczynę trzeba mega propsować. W sensie, wiecie, ja wam powiem w ten sposób. To jest w ogóle taka moja... Moje podejście do osób z branży gier, nie? W sensie osób, które są bardzo, bardzo fanami giereczek. Jest troszeczkę takie, że problem z graczami jako recenzentami gier jest bardzo często taki, że oni są przez swoją własną miłość do gier są bardzo kiepscy w krytykę gier. Dlatego, że ta krytyka bardzo często obraca się wokół tego, na ile gra spełnia oczekiwania, które spełniała na przykład poprzednia część tej serii, albo inna podobna gra. Natomiast takie osoby bardzo często nie są zdolne krytykować gier na takim poziomie jakości scenariusza, dynamika całej historii i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy, które wiecie, które mają duże znaczenie w kontekście krytyki na przykład filmów, tak? Gdzie jeżeli rozmawiamy o filmach i o tym, jak prezentują się na przykład storytelling w filmach, no to duże znaczenie ma korzystanie z tropów i tak dalej, i tak dalej. I te rzeczy niestety niekoniecznie są widoczne
w recenzjach gier wideo, bo wielu recenzentów po prostu, wielu recenzentom w ogóle nie przychodzi do głowy to, że mogli czy mogłyby się zajmować takimi aspektami. Zresztą od graczy też bardzo często wychodzi oczekiwanie pod tytułem: ja chcę się dowiedzieć, czy następne Call of Duty jest dobre, a nie to, jak spełnia, nie wiem, swoje funkcje narracyjne, cokolwiek, tak? I to zawsze widzę jako słabość, bo pasjonaci są pod tym względem po prostu kiepscy. Natomiast jednocześnie no, uważam, że jest troszkę tak, że ta pasja, która wychodzi z graczy, jest czymś, co samo w sobie ma dużą wartość i co jeżeli wywołuje uśmiech, to ma sens, że to wywołuje uśmiech, nie? To jest uzasadnione, że wy się uśmiechacie, słuchając tych pasjonatów. I tutaj też tak mam. Tu mam tak, że ja widzę, że ta dziewczyna być może pod pewnymi względami może być troszkę ślepa na problemy gier, ale kurwa bez wątpienia jest pasjonatką. To trzeba docenić. Ale mimo tego, że zrobiłam taki materiał wspierający, mówiący, dlaczego dziewczyny mają fajne predyspozycje, dlaczego to jest fajne, że, o Jezu, fajne, że grają, ale że też czego się boją na pewno, tak jak ja się bałam. I mimo, że byłam takim wojownikiem o to, to ja w środku duszy, ja sama, gardziłam trochę supportami po tym, jak mnie zmuszano do grania nimi. Że ja po prostu miałam takie, wszędzie i pójdę, tylko nie na supporta. Jakby z głową do góry, mimo tego, że teoretycznie wspierałam jakby ten temat. I ja się bałam, że ludzie pomyślą, że ja nie potrafię zagrać czymś innym, nie? I to było takie błędne koło, bo w sumie wspieram, ale sama wciąż się boję i sama jestem asekuracyjna. I przyłapałam się na tym, że właśnie jak zaczęliśmy grać w Valoranta z patronami, to z tych darmowych postaci pierwszą, która mnie zainteresowała, była Sage, ta, która tam zostawia ściany, leczy i tak dalej, ale pomyślałam, nie. Ja muszę pójść jakimś takim w ogóle zabójcą, jakimś takim czymś w tym stylu. Jak najdalej? Jak najdalej? Tak, dokładnie. Mimo tego, że o to walczę, to wciąż się sama na tym przyłapywałam. Sadge. Jakby, że niby tyle lat, tyle mówienia o tym, tyle walczenia, ale wciąż się sama przyłapuję na tym, że się tym przejmuję. Nie? Wciąż nie jest łatwo, ale dużo się zmieniło. Widzę to teraz, gdy patroni na przykład namówili mnie na zagranie w Valoranta. Tak jak w LoLu z grania bardzo defensywnie i stojąc za wszystkimi, przeszłam do tego, że nie przeszkadza mi granie tankami, tak i w Valo znalazłam przyjemność w graniu duelistami i wybieganiu na twarz wrogom z każdego kąta, gdzie kiedyś moje granie w CS-a przypominało tę dziewczynkę chowającą się pod biurkiem z memo. A jednocześnie czasem chętnie zagram sobie Sage i posępię o parę podziękowań za heala w dobrym momencie. Wciąż zdarza mi się usiąść na dole tabeli i wciąż mam do siebie o to pretensje, ale staram się śmiać, że tył autobusu jest zawsze najlepszy. Zdarza mi się też dostać MVP. Czasem zrobię klacza, czasem kompletnie zepsuję akcję. Nie można zawsze na mnie liczyć, ale czasem sama z siebie wparuję i uratuję dzień. Jest różnie. Stałam się zwykłym, pospolitym graczem, takim nie za dobrym, ale też wcale nie takim złym. I ta pospolitość akurat w tym przypadku jest dla mnie niesamowicie przyjemna i kojąca. Nie no, w sumie to naprawdę już kawał drogi za mną. I bardzo się zmieniło to, jak gram w gry i jak myślę o tym, że gram. A wiesz, właśnie sam fakt, że teraz już nie sprawia mi problemu wyciągnięcie tanka, że widzę, jak się przydaje w inny sposób człowiek, że wiem na przykład, że hej, co z tego, że się nie wywaliłeś, jak na przykład nie zadałeś prawie żadnych obrażeń? Jest jeszcze pole do dopracowania nad tym. Tak samo jak na przykład zagrałam z tymi kolegami jeden na jeden po jakimś czasie. I tak jak pisałam sobie w tym poście na Instagramie o Arii, wszystko fajnie, ale ja nie chcę czuć się lepsza. Ja chcę po prostu czuć się wystarczająca w tych grach i wydaje mi się, że to powoli udało mi się osiągnąć i to jest naprawdę super. Odezwałam się do tej kumpeli od Iona, swojej w sensie, wyjaśniłam jej różne rzeczy, znaczy może to głupio brzmi, że ja coś wyjaśniałam, ale powiedziała mi właśnie o tym, że mimo, że trafiło to do mnie i do mojego serca, to właśnie obróciłam to w coś takiego, że pokażę światu, że to nieprawda, że robię to na pokaz i że to naprawdę jest moja pasja. Miałam bardzo fajne argumenty, bo już wtedy byłam w TV gry, kiedy się do niej odezwałam, więc ona też bardzo pozytywnie na to zareagowała i wyciągnęłyśmy sobie ręce na zgodę. Nie mamy jakoś teraz kontaktu, ale też jestem szczęśliwa, że to zrobiłam, bo ja sama w sumie zakopałam tamten po prostu fragment, nie? I tam tą obawę, że tak to ujmę. Zamykają się za mną różne takie rzeczy. Niby cool jest teraz powiedzieć, że wow, przydarzyła mi się taka rzecz, a teraz mogę powiedzieć ludziom, ej, patrzcie. Ale po to jest w ogóle to, że teraz tu siedzimy i ja tym mówię i potem to upubliczniam, bo mam wielką nadzieję, że jacyś ludzie, jakieś dziewczyny dzięki temu nie będą musiały opowiadać takich historii, bo po prostu nie będą musiały ich przeżyć. Bo okej, to potem jest z tego fajna historia, to naprawdę jest duża cena. Zdecydowanie za duża i nikt nie powinien natykać się na takie ściany. I słyszałam po pierwszej teorii Różowego Miecza, że to wpływało na obie strony, w sensie zarówno na strony, którym tak zrobiono, oraz na strony, które tak ludziom robiły, znaczy sprawiali, że ludzie się tak czuli. I nieważne jak dużo osób to dotknie, to właśnie po to jakby nie chcę tego zachowywać dla siebie. Historie są cool, ale
to wcale nie jest fajne, kiedy jest się bohaterem tej historii. Także po prostu cieszę się, że zebrało się jakieś grono osób i cały czas się zbiera, do których mogę się odezwać i że mogę puścić te historie dalej w świat, bo one nie są zmyślone. I myślę, że rozmawianie o rzeczach, które się faktycznie przydarzyły komuś, a nie o hipotetycznych problemach, mocniej siada na psychę po prostu. I taki jest zamysł. Super. Ja uważam, że ona robi naprawdę fajne materiały. Cześć, Aleksio. Uważam, że ona robi naprawdę fajne materiały. Jest w tym bardzo dużo takich emocji, które mnie też trochę ściskają, nie? W sensie jak słucham tego, co ona mówi, mam takie bardzo mocne poczucie, że cała kwestia tożsamości jako gracz, jako osoba, która spędziła kupę życia grając w giereczki i dalej spędza od cholery czasu grając w giereczki, niesie ze sobą pewien ładunek emocjonalny, który poniekąd jest nieuświadomiony, bo nigdy się nie zastanawiałem nad tym, na ile emocjonalnie podchodzę do kwestii jak się czuję z grami, nie? A tutaj jest bardzo tak, że dostaję to i odczuwam to. W nieskończoności o Caroline da Krowa. Osoby dające pizzę. Adam Pawłowski, Zakumiak, Elej, Ranafe, Cześć, jestem Janek, Krzysztof Kraliński oraz Silvanelka. Dawczyni kawy z ciastkiem. Michał Piotrowski, Karol Kuter, Hypatia, Szabrowny Kucyk, Tea, KDBM32, Horsing on Wild, Chrysku, Łukasz Puchalski, Cukrzyś, Dawid Korzeniowski oraz Smoky Dora. Dawczynie kawy. Michał Rzadziewski, Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Azur Robin, Barnaba, Jaszu 2, Heinrich, Samrion, Adam, Spirit Narrative, Klusek, XLS oraz Małgorzata Sajnok. I wreszcie osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, Grub Mefisto, Pączek Debos, WZK Herbaciara, Lakardar, Paweł Pawlik, Antybrister, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Splend, Wlubel, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Daniel Deafilis, Dworewan, Adrian, Sylwester Uba, Gumi oraz Kobayashi. I pamiętajcie, wszystko tutaj klikajcie, like, subscribe, donate. I widzimy się w poniedziałek. Albo w inny dzień, jeżeli oglądacie to na YouTubie. W ten dzień, w którym będziecie oglądać następne wideo czy coś. Siemka!